Przed dniem rzymskiej męczennicy, patronki chórzystów, lutników, muzyków, organistów i zespołów wokalno-muzycznych, Podhaleńskie Stowarzyszenie Muzyczne Chór Echo Gorczańskie zaprosiło na 21 wieczór cecyliański. Doroczną gratkę dla miłośników muzyki sakralnej gościł w swoich murach, jak zwykle, Kościół Najświętszego Serca Pana Jezusa. A organizatorzy tym razem postawili na różnorodność. Zgromadzeni w świątyni mogli posłuchać śpiewu chóralnego, zespołów wokalnych, muzyki organowej oraz muzyki skrzypcowej. Złożona z przedstawicieli dwóch pokoleń muzyczna oazowa grupa jubileuszowa pod kierunkiem Bartłomieja Kutyły z bogatą instrumentacją powstała z okazji 50-lecia zaistnienia w Nowym Targu ruchu Światło Życie. Wszystkich członków łączą długotrwała przyjaźń i śpiewacza pasja. Grupa ta śpiewem ożywia liturgię mszy świętej każdą pierwszą niedzielę miesiąca o godzinie 20. Po raz pierwszy wystąpił na wieczorze cecyliańskim utworzony w tym roku z inicjatywy miłośniczek śpiewu zespołowego żeński kwartet wokalny Ensemble pod kierunkiem Katarzyny Śmiałkowskiej. Uświetnia on liturgię i koncertuje w podhaleńskich kościołach. Uczennica Liceum imienia Seweryna Goszczyńskiego oraz Państwowej Szkoły Muzycznej II stopnia w Nowym Targu w klasie skrzypiec Martyna Zembal wraz z koleżanką założyła zespół Apresto. Podczas wieczoru cecyliańskiego utalentowana licealistka zagrała przy klawiszowym akompaniamencie organisty Jana Sikory. Organistę, który jest absolwentem archidiecezjalnej szkoły muzycznej imienia kardynała Franciszka Macharskiego, klasie organów, parafianie mieli okazję słyszeć niejednokrotnie, a tym razem przywoływał on swoją muzyką Ducha Świętego. Dziesięciolecie istnienia świętuje w tym roku chór Cantantes Angelicus z Rabki Zdroju pod dyrekcją Kingi Brandys Wójciak.
W tym czasie ambitna grupa churalna, wykonująca muzykę różnych gatunków, świecką i sakralną, koncertując w kraju i za granicą, została laureatem wielu konkursów i festiwali ogólnopolskich i międzynarodowych. Jeszcze zacniejszy jubileusz 65-lecia istnienia obchodzi w tym roku gospodarz Wieczoru Cecyliańskiego, czyli chór Echo Gorczańskie pod dyrekcją Katarzyny Kondaszuk. Ta liczna śpiewacza grupa ubogaca swoim śpiewem liturgię w rodzimej parafii, uroczystości kościelne, patriotyczne i rocznicowe. Koncertuje też za granicą, nawiązując międzynarodowe przyjaźnie. Tego roku nie zdołali już przyjechać chórzyści z zakopiańskich wierchów, ale cieszy coraz bogatszy i ciekawszy repertuar wszystkich występujących grup śpiewaczych, solistów i instrumentalistów.